Dziękuję bardzo panu Piotrowi Sobczyńskiemu, który troszeczkę przyspieszył, przedstawiając taką koncepcję. Oczywiście to do rozważenia przez państwa i ewentualnie podjęcia takiego już wyzwania, za co dziękuję. Natomiast w tej chwili otwieram dyskusję, jak budować środowisko polityczne i gospodarcze na podstawie wartości polskiej. Odnosząc, prosiłbym o odnoszenie się właśnie do tych wątków poruszonych w referatach. Bardzo proszę, pan profesor Seweleński. Dziękuję. Proszę państwa, najpierw podziękuję za zaproszenie. Jestem po raz pierwszy w tym środowisku. Z przyjemnością odkrywam, że jest takie liczne, chociaż niektóre osoby wcześniej znałem. Mam nadzieję, że jak mówię trochę ciszej, to słychać. Tak? Jak ktoś siedzi pod głośnikiem, to za dużo słychać. Proszę państwa, mówię pierwszy dlatego, że dzisiaj jeszcze w moim okręgu wyborczym, konkretnie w Zduńskiej Woli, jestem organizatorem spotkania dla uczczenia ofiar tragedii smoleńskiej, no więc będę musiał tam dojechać. To nie tylko w Warszawie trzeba takie spotkania robić. Trzeba robić także gdzie indziej w Polsce. Środowisko jest wdzięczne. Bardzo mnie interesuje kwestia wartości w życiu narodu, w życiu państwa. Wobec tego pozwolę sobie również, zanim powiem dwa słowa merytorycznie, ale krótko, chociaż profesorowie nie potrafią krótko podobno, powiedzieć, że tak. Słyszeli państwo może, że jest ruch społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest to taka ogólnopolska inicjatywa, do której w sposób bardziej czy mniej sformalizowany takie inne lokalne stowarzyszenia, organizacje, kluby mogą się podłączyć, takie jak chociażby Towarzystwo Ziemiańskie, o którym dowiaduje się, że ma na sercu bardzo właśnie te wartości patriotyczne, dobro narodu, interes państwa, siłę państwa. Po drugie, o podobnym charakterze, jak to już było powiedziane, spotkania organizowane są chociażby w Łodzi, także przez inne podmioty, więc ja bym chciał jeszcze poinformować, że przed paroma miesiącami udało się założyć taki klub akademicki, klub obywatelski, który też właśnie ma imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale nie partie, tak jak państwo nie są przecież pewną partią polityczną, i nie organizacje z legitymacjami i składkami, tylko zwyczajny klub, do którego ja zapraszam na spotkanie i zapraszamy osoby, które mają coś do powiedzenia w sprawach, które nas wspólnie interesują. Jak będzie takie następne spotkanie, to ja państwa powiadomię, niezależnie od tego, czy powstanie, kiedy taki sekretariat koordynujący te inicjatywy, to może warto. A teraz co do meritum. Proszę państwa, jeżeli zgadzamy się wszyscy, że wartości powinny kierować życiem narodu, powinny leżeć u podłoża tej organizacji politycznej narodu, jakim jest państwo, to trzeba zapytać, jakie wartości? Jakie dzisiaj wartości mogą wchodzić w grę? Jeżeli brać pod uwagę, że 90, a może nawet podobno więcej niż 90% Polaków deklaruje się jako chrześcijanie, no to chyba dlatego, że oni uważają za swoje wartości chrześcijańskie. Może już nie wszyscy wiedzą, co to znaczy. I może nie dlatego tak mówią, że są praktykującymi chrześcijanami, ale coś tam bliskiego z tym chrześcijaństwem mają, jakiś związek i uważam, że z tym się trzeba utożsamiać. Ale czy to jest jedyna propozycja aksjologiczna dzisiaj? Oczywiście nie jest jedyna. I to jest podstawowa trudność, na jaką napotykamy, chcąc skierować nurt życia narodowego i państwowego, publicznego, w kierunku wartości, oprzeć go na wartościach, że istnieje konkurencja innych wartości, a właściwie konkurencja innego, antyaksjologicznego podejścia do podstaw życia publicznego. To jest współczesne lewactwo, które oparte jest na relatywizmie moralnym, na relatywizmie aksjologicznym. Bardzo to jest ciekawe, że w tej prasie, która bliska jest naszym przekonaniom, można dzisiaj znaleźć bardzo celne i przenikliwe analizy dotyczące współczesnej lewicy, chociażby w Europie. To już nie jest lewica ta stara, wyrosła z pnia marksistowskiego, socjalna, taka, która troszczyła się o socjal,
Bo dzisiaj każda współczesna partia, w dużym stopniu także pod wpływem katolickiej nauki społecznej, uznaje, że tym biednym, tym, których rynek wyrzucił na margines, trzeba pomóc. A więc wielka część haseł lewicy stała się nieoryginalna. Z drugiej strony lewica również zaaprobowała, że rynek to jest jednak coś takiego, czego się trzymać. Najlepszy dowód, wielkie komunistyczne Chiny, pozostając ideologicznie komunistyczne, na rynek się otwarły i dobrze na tym wychodzą. Więc czym się lewica dzisiaj stara odróżnić? Nową koncepcją kultury, czy swoją koncepcją kultury. To już kiedyś tam Gramsci, jako dysydent z nurtu marksistowskiego, komunistycznego, mówił, że lewica zwycięży, jeżeli opanuje kulturę, narzuci swoją kulturę. I to ma być właśnie główny cel tych wszystkich lewackich nurtów, czy tego jednego wielkiego, współczesnego, lewicowego nurtu w Europie, w Polsce. On jest bardzo silnie reprezentowany i on jest oparty na indyferentyzmie moralnym, na relatywizmie moralnym, na tym, że nie ma żadnych wartości i że to jest tak, iż człowiek jest wszystkim, Boga należy odrzucić, bo on zniewala. Człowiek ma sam sobie wyznaczać wartości. Dzisiaj takie, jutro inne, w zależności od tego, jaki będzie miał w tym interes. Patrzę na salę. Niektóre osoby pewnie chodziły w tym samym czasie do szkoły, kiedy ja, może trochę później, to wiedzą, jak tam było powiedziane, że to jest dzisiaj ważne, to wyznacza interes klasy robotniczej. A jak on dzisiaj wygląda, to wiodąca siła, komunistyczna partia nam powie, jaki jest dzisiaj interes. Dzisiaj jest taki, jutro może być inny, prawda? Dzisiaj mówi się mniej prymitywnie, bo mówi się demokracja. Demokracja powie, czy dzisiaj wolno robić aborcję, czy nie wolno robić aborcji. Jak będzie odpowiednia przewaga demokratyczna, to nawet do konstytucji wpiszemy, że małżeństwo to jest każdy z każdym. Albo może w ogóle wykreślimy małżeństwo z konstytucji. A jak jutro będzie inna większość demokratyczna, to wpiszemy co innego. No więc na tym by się miał opierać współczesny, nowoczesny świat, współczesny, nowoczesny kraj. Bo już nie wiem, czy wolno powiedzieć państwo i czy wolno powiedzieć naród. W tym języku to jest coś takiego, co jest bliskie faszyzmowi, szowinizmowi, ksenofobii. Tam zawsze można wyśmiać słowo naród, słowo patriotyzm. Widzimy to na co dzień. A więc jest ta konkurencja co najmniej dwóch wyobrażeń o wartościach. To jest jeden z bardzo poważnych powodów, dla których nasze wartości nie mogą się przebić do życia publicznego i nie mogą odegrać takiej roli, jaką chcielibyśmy, żeby odegrały. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I że to jest bardzo aktualna i bardzo taka wytrwała, zdecydowana, straceńcza walka tych dwóch podejść, tych dwóch różnych systemów wartości. Drugie pytanie. Kto tych wartości uczy? Ja mam takie wrażenie, a ze studentami mam kontakt od kilkudziesięciu lat. Patrzę na rodziny moich przyjaciół, znajomych. Ja mam takie wrażenie, patrzę na moich sąsiadów, różnych, w różnych miejscach mieszkałem w Łodzi. I takie mam wrażenie, że rodzina coraz mniej wychowuje. Zwłaszcza, pozwolę sobie tak to powiedzieć, te warstwy niższe w tym znaczeniu społecznym, to znaczy nie przywiązujące wagi do swojego obowiązku wychowania dzieci. Poza tym, że trzeba je nakarmić i odziać, to resztę ma zrobić szkoła. To jest scedowanie głównie na szkołę, albo ja się tam nie znam. Często rodzice tak mówią. A poza tym są zabiegani, są zapracowani. W coraz mniejszym stopniu, poza tym rodzice są zakłopotani. Jeżeli jeszcze niektórzy uczą dzieci pacierza, to już potem, kiedy przychodzi do trudniejszych wyborów, rodzice są zakłopotani i nie wiedzą, co dzieciom powiedzieć, co mają wybrać, kto ma rację, za kim mają się opowiedzieć. Kościół pomaga, ale ilu to jest, proszę księdza, Dominikantes w Łodzi według Katolickiego Instytutu Statystycznego? No, bądźmy z panią myśli, powiedzmy 22%, prawda? Więc to nie dom, poza, jakbyśmy powiedzieli, dobrymi domami. Dobrymi to znaczy takimi niekoniecznie arystokratycznymi, ziemiańskimi, ale także robotniczymi, chłopskimi, w których dba się o wychowanie dzieci, dba się o to, żeby coś wyniosły z tego domu. Tego moim zdaniem jest coraz mniej. Więc nie ten dom narzuca pewien standard aksjologiczny młodemu pokoleniu.
w coraz większym stopniu robi to telewizja i internet. A tam rodzice już nie mają żadnego wpływu, jeżeli nawet pominąć to, że nie potrafią się tym w ogóle posługiwać. To po prostu to się robi w pojedynkę, w samotności. To się nie siedzi razem. Nawet przed telewizorem można usiąść razem i razem komentować. Przed komputerem nie. A kto po tamtej stronie jest tym nosicielem, tym kulturtragerem współczesnych wartości? No przecież nie ci, co reprezentują wartości chrześcijańskie. To jest ta współczesna lewica. Ona opanowała media, ona opanowała wszystkie środki, którymi się sypie, leje, wylewa ta nowa propaganda nowej kultury lewicowej. To są ośrodki, które dzisiaj dominują, narzucają pewne standardy. To są ci młodzi, dobrze wykształceni, przystojni, dobrze ubrani. Oni imponują. Milionom ludzi, zwłaszcza milionom młodzieży. Nawet tej akademickiej, z którą ja rozmawiam. I to jest druga rzecz, z której musimy sobie zdawać sprawę. To jest potężna siła i niezwykle groźny przeciwnik. Bo ma w rękach takie środki, których my nie mamy. Możemy się poczuć nawet zaniepokojeni. Możemy poczuć nawet potrzebę zaprotestowania przeciwko temu. Ale nie mamy środków, żeby to pokazać i żeby skutecznie na to wpłynąć. Może tu jestem zanadto pesymistyczny. Może jakieś środki skuteczne mamy, ale na razie skutków nie widać. Idziemy w gorszą stronę. Ja nie chcę tu wygłaszać wykładu, ale kiedyś w tak sympatycznym środowisku, jeżeli Państwo zaproszą, chętnie powiem o zagrożeniach dla chrześcijaństwa w Europie. To będzie dłuższa mowa i niestety jako osoba egoistyczna bym tylko sam mówił, bo długo, ze trzy kwadransy, ale dzisiaj krótko. I trzecie pytanie jest takie. Jaką rolę odgrywają te wartości? Już teraz wziąć się intelektualnie obojętnie, czy jedne, czy drugie. Czy one w ogóle funkcjonują? Pytanie jest sformułowane, jak funkcjonują w życiu narodu i państwa. Więc czy w ogóle to życie oparte jest na jakichś wartościach? Już obojętnie, które mamy w tej chwili na uwadze. Czy chrześcijańskie, czy te lewackie? Czy tym naszym życiem publicznym, liderami naszego życia publicznego, powodują właśnie te wartości? Gdybyśmy wzięli kogoś z tych decydentów politycznych, co bardzo silnie identyfikuje się z tym środowiskiem współczesnej lewicy, to mogli powiedzieć byśmy, że tak. No gdybyśmy wzięli na przykład taką osobę, pewnej pani wicemarszałek, to na pewno jej działania polityczne są bardzo mocno zdeterminowane, ideologiczne. Nie mam co do tego wątpliwości. Pewnych posłów, których mam na myśli, a nazwisk nie wymienię, na pewno też. To są bardzo mocno ideologicznie i wiemy, z której beczki wartości oni czerpią i że ich działalność polityczna jest tak zdeterminowana. Ale gdyby, proszę Państwa, prześledzić, to jest taka moja hipoteza, już na tym kończę. Wiele takich decyzji, które w przeszłości zapadły w Polsce, politycznych, gospodarczych, bo się wydaje, że gospodarcze to nie są polityczne, to można by powiedzieć, że tam właściwie nie ma tego uzasadnienia ideologicznego. Bardzo słabo to widać. Tam jakiś pragmatyzm i doraźna korzyść dominuje. A nawet jeżeli pewien wybór polityczny, to można by powiedzieć, że ci ludzie go robili bez refleksji aksjologicznej. Dopiero im ktoś tam z protestu powiedział, że wy w ten sposób oddajecie w pakt innym narodom nas. Kiedyś musieli, żeby to osiągnąć, przyjechać do nas na czołgach, a teraz my im to sami zawodzimy na tacy. Prawda? Oni sobie mogli tego w ogóle nie uświadamiać. To jest taka moja hipoteza, że wiele decyzji politycznych w naszej ojczyźnie zapadło w ostatnich latach bez refleksji aksjologicznej. Z tego ja wyprowadzam tezę, że bardzo wiele spraw jest załatwianych w trybie pewnej rutyny biurokratycznej, rutyny politycznej, ale bez refleksji, jak to się odnosi do aksjologii. Bo gdyby człowiek się trochę zastanowił najpierw, czy to mu się zgadza z pewną koncepcją aksjologiczną, którą on reprezentuje, to może by powiedział tak, a nie, tę decyzję odrzucę, tę decyzję przyjmę, to tu może zrobimy jakąś korektę. Ale pod tym kątem widzenia w ogóle się nie myśli. Ja tak myślę. W ogóle to za mocno jest powiedziane, ale za rzadko się myśli. Więc jak się mówi o wartościach w życiu narodu i państwa, to ja stawiam trzy pytania. Jakie wartości? Kto tych wartości naucza? I po drugie, czy one rzeczywiście w praktyce są stosowane? Nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby na pytanie, dlaczego, jak nas jest tak wielu, dlaczego przegrywamy te wybory.
Ja mam odpowiedź na pytanie, patrząc dzisiaj na młodzież, z którą czasami próbuję tam trochę porozmawiać, bardzo neutralnie, prawda, no bo wiadomo, jestem w mniejszości, żeby nie było powiedziane, że polityzuję uniwersytet, jak pewna żona pewnego prezydenta przyjechała, to wszystkie wiedziały, chciały ją przyjąć, a jak pewien prezes chciał wynająć za swoje pieniądze salę, żeby się spotkać ze środowiskiem, to nie można było, bo to jest polityzacja uniwersytetu. Więc, proszę Państwa, mi się wydaje, że to, co powiedział pan redaktor o tym grillowaniu, to jest coś na rzeczy. Bo to jest tak, że część naszego społeczeństwa, i ta starsza, i ta młodsza, która wchodzi w życie samodzielne, ona chce trochę pożyć tym pokojem, tym dobrobytem. Bo część społeczeństwa pewną stabilizację osiągnęła. I nie jest zaniepokojona, nie ma tego niepokoju wewnętrznego o sprawy publiczne. Żyje takim życiem codziennym, normalnym, to powoli dla młodzieży dwudziestoparoletniej to jest normalne, że jest chleb w sklepie, że nie trzeba po kiełbasę stać w kolejce. Dla nich to jest normalne życie. Moim wnukom ja nie mogę opowiadać o pewnych rzeczach z okresu stanu wojennego nawet, czy z okresu wcześniejszej komuny, bo dla nich to jest egzotyka. Oni by to musieli przeczytać w jakiejś książce. To byłby większy autorytet, prawda? Dziadek mówi to. Nie za bardzo. Krótko mówiąc, proszę Państwa, mi się wydaje, że tak. Połowa ludzi w ogóle nie interesuje się życiem publicznym, bo nie chodzi na wybory. My w tej połowie mamy ludzi, którzy myślą podobnie tak jak my. Ale oni uważają, bo to komuna zabiła w nas poczucie społecznego odniesienia, że to nie ma żadnego znaczenia, czy oni pójdą, czy nie pójdą, to oni i tak tam swoje zrobią. To nie warto. A pozostali to uważają, no po co zmieniać, jak wszystko idzie dobrze? No po co zmieniać? Przecież to nie przypadkiem. Dokonały się wielkie ruchy zawirowania i lewica straciła władzę. No, we Włoszech to nie, bo Berlusconi był zaporem dla lewicy. To był jeden z jego silnych atutów mimo wszystkich. Bunga, żeby go trzymać, bo on był zaporą dla lewicy. Ale tam, gdzie na przykład lewica straciła, tak jak w Hiszpanii i gdzie indziej, to po prostu wstrząs ekonomiczny to spowodował. No jednak w tym przypadku ten byt określił ludzką świadomość w ten sposób, że uznaje, że trzeba strząsnąć tę władzę. Prawda? Więc może dopiero wtedy, kiedy nastąpi jakiś szok, który wszystkim da do zrozumienia, że już nie idzie wszystko tak dobrze, że nie ma tej małej stabilizacji i tego bezpieczeństwa, dopiero wtedy może większa część ludzi się ruszy. A poza tym ja się tak zastanawiam, jak my mówimy prawica, lewica, czy nie jest tak, że bardzo wielu Polaków, którzy głosowali na rządzącą dzisiaj partię, to oni nie uważają tej partii za prawicową, jak Państwo myślą. Może też tak myślą, się sytuują na prawicy. Przepraszam, miałem mówić krótko bardzo, ale profesorom nie wolno dawać, tylko trzeba wyłączyć mikrofon. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Zapraszam do dyskusji. Wobec tego sprowokuję Państwa. Panie profesorze, gdzie mamy instytucje, które pokładaliśmy olbrzymie nadzieje? 10 milionów ruch społeczny. A w tej chwili Solidarność w czasie wyborów powiedziała, nas wybory nie interesują. My się zajmujemy, nas interesują miejsca pracy. Obojętnie u kogo by one nie były. Nowe kierownictwo, panie przewodniczący. Podobnie Solidarność Rolników Indywidualnych. Może zajmą się agrotechniką, procedurami produkcyjnymi, a nie własnością, nie całą tą przestrzenią ideową, taką, którą u początków było. Przynajmniej ja sam uczestniczyłem w życiu bardzo intensywnie politycznym, tworząc właśnie ten ruch patriotyczny. Teraz kandydowałem do Sejmu i to spowodowało taką poszukiwanie właśnie. Gdzie są te instytucje, które by w Łodzi wystąpiły, tworzyły tą przestrzeń patriotyczną? Więc zapraszam tu do dyskusji, troszeczkę prowokuję, bo jesteśmy tu stąd, tu z Łodzi jesteśmy. Tak, bardzo proszę pana. I kolejny głos pan Witold Galicz. Dzień dobry. Tomek Skalski z klubu Gazety Polskiej w Łodzi. Dziękuję za właśnie bardzo ciekawe słowa na temat naszej obecnej sytuacji. Mi w ostatnich dniach jedna rzecz zaimponowała. Postawa pana K.
Camerona, który wyszedł w przestrzeń publiczną i powiedział, że my możemy się zgadzać z różnymi uniami europejskimi, ale najważniejszy jest nasz własny interes. Ja nie popieram pana Camerona, ale uważam, że dlaczego w Polsce nie możemy mieć takiego ministra zajmującym się zagranicą, który by coś takiego powiedział, że wszystko jest bardzo piękne, ale najważniejszy jest nasz własny interes, a nie interes niemiecki, interes francuski czy rosyjski na przykład. Ważną sprawą też jest, że musimy zacząć działać. Ludzie bardzo lubią różne rzeczy dostawać za darmo. Ludzie nie kochają płacić za wszystko, więc jeżeli mamy na przykład nasze prawicowe gazety, prawda, byłoby może dobrze rozdać takie gazety. Zauważmy, że ludzie bardzo chętnie biorą gazetę pod tytułem Metro, która jest darmowa, i ją czytają. Kto wydaje tą gazetę? Oczywiście koncern Agora. Poza tym ostatnio, przechodząc koło szpitala Barlickiego, stał taki pan i rozdawał takie malutkie paczki. Okazuje się, że był to ruch Palikota, który rozdawał prezerwatywy na przykład. I to jest przykre, że wiele młodych ludzi podchodziło, co ty tam masz, rozdajesz, i brało od niego. I moim zdaniem musimy zacząć działać, musimy zacząć zmieniać świadomość tych ludzi, którzy tej świadomości nie posiadają. Może przytoczę też jedną rzecz właśnie co do tego dobrobytu. Mam wujka, który się zajmował w czasie studiów, jest lekarzem, zajmował się też walką o wolną Polskę. Był w kółkach solidarnościowych, a teraz nie chodzi na wybory, bo jego to nie interesuje, jemu jest dobrze. On mówi, a po co ja mam iść na wybory? Przecież mi jest dobrze, ja mam rodzinę. Ja nie będę się w to wszystko mieszał, to mnie nie obchodzi. I faktycznie, bo nie ma znaczenia, jeżeli grillujemy, prawda? Nie ma znaczenia, gdzie grillujemy, czy w Polsce wolnej, czy w Polsce podległej. Ale ja myślę, że my musimy o tą niepodległość trochę zawalczyć, bo nie wystarczy tylko mówić, spotykać. Oczywiście to też jest bardzo ważna część, ale nie wystarczy tylko mówić, spotykać się, mówić na piękne tematy, przypominać historię, to jest też bardzo ważne, ale pamiętajmy o tym, że my musimy aktywnie zawalczyć o to, bo oni to robią. Oni rozdają darmową gazetę Metro. Oczywiście za tym stoją potężne pieniądze, więc nas to może nie stać tak na co dzień. Ale raz na kilka miesięcy moglibyśmy wykupić jakąś gazetę patriotyczną, prawicową i rozdać ją darmowo. Na przykład. No i to, co robi na przykład ruch Palikota, też moglibyśmy wymyślić jakąś taką akcję. No, może nie to samo rozdawać, co on, ale musimy się nad tym zastanowić i uważam, że jeżeli jesteśmy w tym gronie, powinniśmy się naprawdę poważnie zastanowić, co możemy aktywnie zrobić, żeby przeciwdziałać temu, tej, tak jak to Gazeta Polska nazywa, wielkiej ściemie, która jest nam przedstawiana, chociażby właśnie pan Sikorski, który mówi, że bardzo fajnie by było, jakby Polski nie było, tylko żeby był jeden wielki kraj europejski, żeby się temu przeciwstawić w jakiejś formie. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Zapraszamy pan Witold Grylicz, prosił o głos. Ja chciałem tutaj nawiązać do końcowych zdań pana profesora Sewelińskiego, które mówiły o lewicy i prawicy. Bo ja od lat przecież obserwuję wypowiedzi różnych osób, które się przedstawiają jako przedstawiciel prawicy albo lewicy, a tak naprawdę to bardzo trudno jest w Polsce powiedzieć, kto o co walczy, bo my nie mamy jasno zdefiniowanych wartości, pojęć, co to jest prawica i co to jest lewica.
I prawdą jest niewątpliwie to, że o wiele rzeczy prawicowych walczy w Polsce lewica, a o wiele rzeczy lewicowych walczy prawica. Ja się bardzo cieszę, że zostałem zaproszony na tą dzisiejszą konferencję poświęconą wartościom, bo niewątpliwie wartości to jest to, od czego nasza egzystencja i jak ona wygląda zależy. I dla mnie wartości właściwie są dwie. Jest jedna wartość, że człowiek uważa, że jest stworzony przez Boga i winien mu służyć, i z tego wynika cała historia człowieka i chrześcijaństwo, z którym się wszyscy tutaj identyfikujemy. A druga koncepcja wartości jest, że człowiek powstał właściwie nie wiadomo do końca z czego, że człowiek sam kreuje swój byt i że człowiek sam może decydować o swojej losie, człowiek wie najlepiej. I tego, wydaje mi się, przykładem są ruchy dzisiejsze lewackie i demokratyczne, które mówią, my ludzie się zgromadzamy w parlamencie i ustalamy, że można robić aborcję, można zabijać, można to czy tamto, można powiedzieć, że są dobrzy tylko blondyni albo tylko bruneci, prawda? I z tych dwóch wartości, wydaje mi się, wychodzi cała historia ludzkości, która tworzy dalej tradycje oparte na wartości chrześcijańskiej, czy na tradycję antycz, tworzy tradycje w oparciu o wartości chrześcijańskie, czy tworzy tradycje w oparciu o mamonę, o wartości antychrześcijańskie. I wydaje mi się, że myśmy w Polsce otrzymali od Pana Boga wielką łaskę lat temu, 20 kilka, kiedy dane nam było zwyciężyć. Natomiast myśmy niestety pod swoimi chitonami, jak to w Piśmie Świętym jest opisane, ukryli niektóre wartości tamtego świata. Jak wiemy z Pisma Świętego, ci ludzie potem zginęli. I wydaje mi się, że to powinno być dla nas dużym ostrzeżeniem. I ja się bardzo cieszę z tej inicjatywy tutaj tworzenia takich wspólnych ruchów prawicowych, bo ruchy prawicowe niewątpliwie są szalenie rozbite. My wszyscy mówimy, że jesteśmy prawica, a gdybyśmy się zaczęli bardzo mocno zastanawiać, jakie są nasze wartości, jakie są tradycje, mogą się pojawić pewne różnice. I ważne są takie spotkania jak dzisiaj, wspólne, na których byśmy wrócili do podstawowych wartości, wartości chrześcijańskich. Bo jeśli te wartości uznamy, poznamy przede wszystkim, a my się wszyscy przyznajemy, ale nie do końca, podejrzewam, wiele środowisk sobie z tego zdaje sprawę. Jeśli te wartości przyjmiemy, zrozumiemy, zaakceptujemy, będą nam wspólne, to ja bym się nie bał o dalszy rozwój, o następne wartości, już te operacyjne, będą z tego wynikać. Dziękuję bardzo. Nim oddam głos referentowi, to jeszcze się rozglądam, czy ktoś z Państwa, kto chciałby zabrać głos, bardzo proszę Pana, a w kolejności Panu, który mówił referent. Dziękuję bardzo. Grzegorz Kuczyński, reprezentuje Ruch Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Proszę Państwa, chciałbym się odnieść do kilku kwestii, taka najbardziej priorytetowa. Kiedy możemy wygrać? Kiedy możemy tak naprawdę spróbować przeciwstawić się tym okolicznościom, które doprowadziły do zwycięstwa obozu liberalnego? Otóż wtedy, kiedy oni pomylą się, bądź wtedy, kiedy oni na to pozwolą. Teraz, kto to są ci oni? Otóż przenieśmy się do roku 92, do 4 czerwca, kiedy na decyzję parlamentu minister Macierewicz dokonał otwarcia pewnych akt, o których wszyscy wiemy, bo to już jest daleka historia. No i okazało się, że ci oni są rozsiani we wszystkich organizacjach, w większości partii politycznych, w większości stronnic, stowarzyszeń, grup hobbystycznych, charytatywnych, również w bardzo licznej grupie Kościoła katolickiego,
pośród jej hierarchii. I teraz ci oni poprzez dalsze jakby mutowanie swoich struktur, tak naprawdę udoskonalanie tych struktur, tworzą obecną rzeczywistość. I kolejne wydarzenia, rozpady olbrzymich projektów politycznych, jakim był AWS, jakim był niedawno jeszcze przecież PiS, nie są przypadkowe i rozpady kolejnych projektów, które będziemy tworzyli, też nie będą przypadkowe. Tutaj każdy, wydaje mi się, no, musi sobie zdawać z tego świadomość, że ta otwarta puszka Pandory w roku 92, a później w 97, kiedy Jan Olszewski próbował już tak bardzo widocznie pokazać pewne powiązania, co potem w następnych latach zaskutkowało tym, że były komisje śledcze parlamentarne dotyczące afer gospodarczych, że niektórzy z tych osób popełniali samobójstwa związani z tymi aferami, że tak naprawdę gospodarka w całości została stworzona przez WSI, czego dowodem jest ostatni raport na temat WSI Antoniego Macierewicza, że tak naprawdę obecna rzeczywistość została już wtedy ukształtowana, w tamtym 40-leciu. I dzisiejsze przeciwstawienie się tej rzeczywistości, dzisiejsze zakwestionowanie tej rzeczywistości jest możliwe tylko wtedy, kiedy każda organizacja, każda struktura, każdy nowy projekt polityczny będzie naprawdę budowany i tworzony z ludzi najwyższego zaufania, z ludzi sprawdzonych w działaniu i z ludzi całkowicie pryncypialnych. W przeciwnym razie jakiekolwiek połączenie się w jakikolwiek projekt polityczny będzie kolejnym wyczerpaniem czasu, energii i zaangażowania jego twórców. Dziękuję bardzo. Nim oddam głos panu, pozwolicie państwo, że dwa słowa. Jest przestrzeń, jesteśmy spadkobiercami tradycji, którą boję się, że nie rozumiemy do końca. Dlatego, bo tradycja Rzeczpospolitej Trojga Narodów już warunkuje nasze własne podziały, ponieważ nie mamy wypracowanych odniesień do tej przeszłości. Konstytucja 3 maja tworzyła Rzeczpospolitą, tworzyła państwo powszechne, unitarne, ze wszystkich ludzi stworzone, czyli była zaprzeczeniem tej Rzeczpospolitej, tradycji Trojga Narodów. I teraz przyszła druga Rzeczpospolita, gdzie zupełnie został zmieniony porządek, utworzono nowy, odnosząc się do, wyciągając pewne wnioski i uproszczenia dotyczące tradycji. Tej, która była Trojga Narodów i Konstytucji 3 maja. Wobec tego ta dyskusja Polaków musi trwać, musimy mieć czas i przestrzeń, żeby się móc spierać. Tak chociażby jak podczas dyskusji na konferencji w seminarium duchownym Dziennikarz między kłamstwem a prawdą, gdzie doszło do sporu między panią redaktor Polak Palkiewicz a panem redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem. Uważam to za bardzo potrzebną dyskusję i nie wolno nam pozwolić sobie, żeby ją zamykać. Tą dyskusję trzeba prowadzić, dlatego bo jak się spotyka człowiek reprezentujący koncepcję Piłsudskiego z człowiekiem reprezentującym koncepcję Romana Dmowskiego, to oczywiście nie potrafią inaczej rozmawiać jak kłócą się i skaczą sobie do oczu współcześnie. Młodzi ludzie, studenci historii czy innych nauk humanistycznych. Wobec tego, jeżeli chcemy rzeczywiście wypracować wspólną koncepcję postępowania, to musimy tą dyskusję odbyć. I teraz bardzo proszę pana, który prosił o głos. Władysław Korowajczyk. Przepraszam najmocniej, udzielę panu głosu za chwileczkę. W tej chwili prosił o głos pan Jan Przybył.
Proszę Państwa, chciałem się odnieść do poprzednika. Otóż jedno tutaj bardzo ciekawe padło stwierdzenie i od tego trzeba zacząć w ogóle wszelką dyskusję o wartościach. Od tego, od pytania, kim jest człowiek, czyli od antropologii. Kim jest człowiek? Jeżeli nie ustalimy sobie raz na zawsze, kim jest człowiek, nie wyciągniemy dalszych wniosków prawidłowych. Jeżeli człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a u greckich ojców Kościoła ta myśl bardzo mocno tkwi, chociaż podobieństwo Boże w człowieku zostało zatarte przez grzech pierwszych rodziców, to obraz Boży gdzieś głęboko w człowieku tkwi. I nasi romantycy, Krasiński, Cieszkowski, nie uważali, że zadaniem życiowym człowieka jest odgrzebać ten obraz Boży i wpatrując się w ten obraz Boży, odbudować podobieństwo. Człowiek ma być podobny do Boga. I prawo Boże jest nadrzędne nad wszelkim innym prawem. Tudzież o co chodzi? Ano chodzi o to, że nasi myśliciele romantyczni rzucili hasło, którego Europa wtedy, ja mówię o tej Europie wyższych sfer, o Europie polityków, ona tego nie chciała słuchać nawet. O prymacie etyki nad polityką. Bo Mickiewicz i inni mówili, skąd się wzięły rozbiory, skąd się wzięły napady na inne kraje, skąd się wzięło to? Ano stąd, że wprowadzono rozwód, jak oni to wtedy nazywali, etyki i polityki. I stąd też utyskiwania, stąd też gromy lejące się i u Mickiewicza, i u Krasińskiego, i innych, na Machiavellu w wieku tego. I tacy ludzie, jak, no przecież to byli ludzie, których oni, no może osobiście nie znali, ale doskonale wiedzieli, czym to pachnie. Kanclerz Metternich, prawda, Wrosnesrode i inni. Oni widzieli amoralność, na każdym kroku amoralność w polityce. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego wystarczy poczytać. Co oni zrobili, na co zamienili wartości, pisze Mickiewicz. Tak, oni mówią, że potępiają to, że ktoś tam gdzieś do Palestyny jeździł walczyć o wiarę, a oni sami o jakiś wór pieprzu albo bawełny w drugi koniec świata płyną, prawda, się awanturować. Więc warto przemyśleć, kim jest człowiek, do czego człowiek jest przez Pana Boga powołany, bo według naszych romantyków każdy człowiek ma jak ziarenko gorczycy wszczepione w siebie co? Osobowość, która od Boga pochodzi. I jego zadaniem jest to drzewko rozwijać, żeby ta osoba w nim rosła. I to jest to, gdzie wielu mogłoby się nie zgodzić z naszymi romantykami, bo mówią, człowiek jest osobą, a nasi romantycy mówili, człowiek może stać się osobą. Może, bo może to zaprzepaścić też. Może stać się osobą. I to jest jego zadanie i on ma w tym pomagać również innym, ale najpierw sobie musi uświadomić, kim naprawdę jest. Psalm 8. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Niewiele mniejszym. I człowiek musi sobie uświadomić swój status we wszechświecie i z tego wyciągnąć całą resztę. Wobec tego, to co pan profesor mówił, to co inni przedmówcy mówili, jeżeli mamy w hierarchii wartości na samej górze Pana Boga, to musi być konsekwentnie realizowane. Bo jeżeli w oświeceniu wywalono Pana Boga jako naczelnego prawodawcę, a w to miejsce wstawiono lud, no to ten lud przy pomocy metod demokratycznych rzeczywiście może uchwalić, że osobniku powyżej 65 roku życia w ramach oszczędności należy poddawać eutanazji. Lud to przyklepie i to będzie ważne. I właśnie zadanie sobie tego pierwszego pytania, kim jest człowiek i pójście tą drogą właśnie. A to jest droga, która została wytyczona w sposób naprawdę piękny przez naszych romantyków, chociażby w tak zapomnianym dzisiaj dziele, to kiedyś była Biblia inteligencji polskiej przedwojennej, Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego, dzisiaj mało kto to w ogóle zna. I gdyby tą linią pójść, to można naprawdę to wszystko naprawić, bo nie ma innego wyjścia, jak tworzyć społeczeństwo alternatywne, tworzyć po prostu społeczeństwo alternatywne. Swoje instytucje, swój obieg informacji, swoje gdzieś tam kręgi towarzyskie i tak dalej, i tak dalej. I mało tego, tworząc to, jeżeli to zacznie funkcjonować, wykształci się coś, co na pierwszy rzut oka trochę się nam źle kojarzy, snobizm, ale ten snobizm pozytywny, bo człowiek taki jest. Bo kiedyś dawny taki dobry snobizm polegał na tym, że szlachcic, taki sobie przeciętny szlachcic,
próbował w miarę możliwości finansowych, czasami przesadzał troszkę, próbował naśladować arystokratę, jakoś hrabiego i tak dalej. Wzorował się zawsze człowiek na czymś, co było wyżej. Ten arystokrata wzorował się na dworze królewskim. Prawda? Król na cesarzu, kiedy jeszcze był cesarz. Prawda? Zawsze w górę się patrzyło. I bogaty chłop wpatrywał się w dziedzica. I próbował też w miarę możliwości go naśladować. A to kupując różne artykuły. I ten snobizm spełniał pewną rolę pozytywną. Ludzie, którzy mieli pieniądze, zaczęli bywać w teatrach, w operach, bo wypadało bywać. Ale przez to czegoś tam nabywali. I ten snobizm spełnił bardzo pożyteczną rolę. I gdyby nam się udało animować taki właśnie snobizm, to by właśnie wciągnęło szersze warstwy ludzi w orbitę tego, o czym my tutaj mówimy, czyli w orbitę wartości. Dziękuję. Zapraszamy pana Michała Wajczyka. Proponuję, żebyśmy ze strony organizatorów, żeby nie przeciągać dyskusji, jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos, pan senator Wojciechowski w kolejności się zgłasza i na tym jeszcze jeden głos, dwa głosy jeszcze, bardzo trzy, ksiądz. Ksiądz zakończy dyskusję i przeszlibyśmy do części artystycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Korwajczyk. Wilnianin, syn zamordowanego w Katyniu Darmozjada. Proszę państwa, sytuacja w kraju jest taka, jaka jest, coraz więcej widzimy. Czy państwo zwrócili uwagę, że od dwóch dni dominuje w mediach telewizyjnych pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, Leszek Miller? Czy państwo zauważyli, że następuje symbioza Unii, przepraszam, Platformy z Ruchem Palikota i z postkomunistyczną formacją? Proszę państwa, krótko i węzłowato. Chciałem tylko podjąć to, co tutaj było podjęte, że sekretariat, który koordynowałby te spotkania. Przecież w mailach spotykamy się co chwila z jakieś spotkania i co chwila pokrywają się. Trzeba by to jakoś skoordynować. To jest jedna i najważniejsza sprawa. A druga, proponowałbym, żeby w wyniku tych naszych spotkań, żeby sprecyzować coś w rodzaju dekalogu nas, właśnie trudno mi nazwać, czy to prawica, bo tylko tych, którzy są patriotami, narodowymi patriotami, żeby stworzyć coś w rodzaju dekalogu, żeby to było klarowne, jasne i żeby trafiało do ludzi. Bo naprawdę ja spotykam się, i to przykro powiedzieć, z tak zwaną inteligencją i wysokiej klasy, bo panami profesorami, i są to plastylinowe mózgi poddające się prawdzie, w cudzysłowie TVN24. Dlatego proponuję rozważyć tę ewentualną sprawę takiego dekalogu, tego, co już kiedyś tam Dmowski proponował, ale oczywiście nie chcę nawiązywać do Dmowskiego, tylko proponuję rozważenie tej propozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.